Jaromir, to ja mam pytanie. Jak ze stalą w takiej sytuacji? Kupować na zapas, nie wiem co, kontraktów oczywiście nie mamy, kontrakty są nieaktualne. Jak uważasz, co robić w tej sytuacji? Oczywiście zanim znajdziemy nowych dostawców gdzieś, prawda, minerałów surowca, bo znajdziemy na pewno, no to musimy działać tutaj w Europie. Więc pytanie, co robić w tej chwili tu w Europie akurat, nie interesuje mnie na razie inne regiony. Pierwsza rzecz to nie mieć iluzji tego, że się uda nagle tą stal gdzieś taniej i lepiej zdobyć, czy to jest Europa, czy to jest spoza Europy, bo Rosja ma bardzo duży udział w produkcji stali. Czekajcie, zaraz tutaj wrzucę jedną rzecz, żeby pokazać wam, ile tej stali Rosja produkuje. Aha, tutaj to chwilka. Bo generalnie wiesz, u nas nie chodzi tylko o podwyżkę cen stali. To jest kumulacja, tak? Bo oczywiście mamy zwyżkę energii, dodatki związane z CO2 reduction, plus oczywiście, tak jak właśnie wspomniałeś, ropa. No i oczywiście brak w tej chwili. Rosja bardzo dużo produkuje. Rosja 71 milionów ton to było w 2020 roku. Teraz widziałem tam jakieś dane 66 milionów, ale generalnie Rosja i Ukraina są dużymi producentami stali. Teraz tak, pierwsza rzecz, sankcje. Oni po prostu tej stali nie mogą wysyłać, bo nie są w stanie dostać pieniędzy, więc ta stal zapewne idzie gdzieś do Chin, do Indii, które są zresztą też dużym producentem stali. I teraz co zrobić? Po pierwsze, musimy poczekać i zobaczyć, co się stanie na linii Ukraina-Rosja. Czy oni, to jest pierwsza rzecz, bo bez tego się po prostu rynek nie ustabilizuje. I w konsekwencji, w związku z tym, że to jest coś, czego kompletnie nie można przewidzieć, po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby łapać co mamy, używać dobrych kontaktów z dostawcami, nawet jeżeli to ma kosztować 2, 3, 4 razy więcej. I musimy produkować, nie ma innej opcji, żeby po prostu się zabezpieczyć. I ja myślę, że to warto sobie uświadomić. Nie ma teraz dobrych rozwiązań, oprócz tego, żeby mieć dobre relacje z dostawcą i mieć w ogóle dostęp do tej stali. Myślę, że to jest bardzo prosta odpowiedź, ale to jest jedyna odpowiedź, jaką teraz, bo nic nie można przewidzieć. Tak naprawdę, jeżeli ta wojna by się dalej ciągnęła przez następny miesiąc, dwa, trzy, to po prostu tej stali nie będzie. Trzeba to będzie ciągnąć albo ze Stanów, albo z Chin, albo z Indii, co oczywiście nie jest takie proste, więc taką mam odpowiedź. Druga rzecz to jest to, w jaki sposób się tą stal produkuje. Tak, do góry poszły oczywiście wszystkie minerały, nikiel, chrom. Więc tak, i to są, i Rosja jest jednym z głównych też producentów, prawda? Znaczy chyba Chiny są na pierwszym miejscu, a potem właśnie gdzieś na trzecim, czwartym Rosja. Duża produkcja tak. W Ukrainie, plus oczywiście zniszczona, zbombardowana huta w tej chwili, nie? Tak, masz rację. Bardzo ważne jest w perspektywie takiej bardziej długoterminowej zrozumienie, jak się w ogóle tą stal produkuje. I to jest w kontekście zeroemisyjności, czyli szaleństwa dotyczącego, wiecie, sustainability, zeroemisyjności, co jest oczywiście bardzo szlachetne, bardzo fajne, tylko że niestety państwa, które decydują o tym, nie biorą pod uwagę procesu zmiany w państwach, które się rozwijają i które są uzależnione w pewien sposób energetyczny. I do czego dążę? Rosja, tutaj ona jest, 65% stali produkuje właśnie w tym bardzo energochłonnym, ale też bardzo brudnym procesie. Tutaj jest bardzo dużo CO2, więc te huty, które produkują w taki sposób, będą na pewno, te koszty po prostu będą wzrastały. Ukraina nawet jest w gorszej sytuacji, ma prawie 76%. Takiego procesu. Polska 50%, czyli my tam na przykład ArcelorMittal, wiem, że robił duże inwestycje i my mamy no tutaj przewagę, więc na to warto zwrócić uwagę i tak jak tutaj mówiłem, powtórzę, po prostu teraz trzeba zobaczyć, jak szybko się zakończy to całe szaleństwo na linii Ukraina-Rosja i po prostu używanie swoich dobrych relacji z dostawcami, żeby mieć dostęp do surowca
Ale też to jest dobry punkt do tego, żeby być może kontrakty podpisać, takie bardziej długoterminowe, niekoniecznie na tych cenach, które teraz mamy, ale żeby po prostu też w fajne ramy zawrzeć kooperację. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz tutaj, bo mnie to dosyć zainteresowało. Patrzyłem na giełdzie w Szanghaju na ceny stali, to jest rebar. Zauważcie, jak tutaj mocno stal spadła. A zobaczcie, porównując to do stali, która jest na LME notowana, zobaczcie, tutaj mamy nowe szczyty, dochodzimy do bardzo kluczowego momentu, tutaj też ci, co na warsztatach są, to wiedzą, co to jest za wskaźnik, generalnie on nam pokazuje, gdzie rynek powinien złapać pewien rodzaj zadyszki. Jest to bardzo drogi rynek, ale zauważcie, no właśnie, Chiny, czemu to spada i czemu na przykład mieliśmy teraz taką obsuwę też na ropie naftowej, dlatego, że w Chinach mamy koronawirusa i tam znowu jest, wiecie, dużo miejsc, miast pozamykanych, więc przewidywanie czegokolwiek teraz, to jest niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ta sytuacja musi się wyklarować, rzeczy się muszą pozamykać. Konflikt najpierw, COVID potem, to co banki centralne robią, czy będą brnęły w to, co zapowiedziały, czy nie. Myślę, że następne 2 do 4 miesięcy powinny nam dać dużo odpowiedzi. Będzie dużo łatwiej wtedy jakieś ruchy wykonywać. Także tak bym odpowiedział, Ewa, tutaj. Nie potrafię lepiej odpowiedzieć. Dzięki, Jarek. Ja myślę, że tak naprawdę potwierdziłeś to, co wszyscy tutaj wiemy, co widzimy. No i niestety właśnie czekamy, kupujemy dużo drożej. Dziękuję bardzo. Proszę. Jakieś jeszcze pytania od uczestników? Zmęczyli się już wszyscy chyba. Albo może jest ktoś, kto chciałby coś dodać tutaj, kto ma jakieś informacje, tak żeby trochę to interaktywnie zrobić, bo zazwyczaj te webinary są dosyć aktywne. O, ktoś, Julia jak zawsze tutaj nie zawodzi. Tak, ja mam zawsze jakieś pytania. Ale akurat może zadam nie moje pytanie, bo tutaj Olga pisała na czacie, jakie ciekawe strony z informacjami tego typu polecasz. I myślę, że jedną czy dwoma, Jaromir, możesz się podzielić, bo tutaj też, drodzy Państwo, wiele z tych rzeczy, które zobaczyliście na dzisiejszym webinarze, te piękne wykresy, jak się rynki zachowują, to jest taki core szkolenia z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych, które prowadzi Jaromir. I tam dosyć duża też część tego szkolenia to są właśnie źródła, darmowe źródła, z których można tą wiedzę czerpać, także bardzo serdecznie zachęcam, ale myślę, Jaromir, że rąbka tajemnicy możesz uchylić. Pewnie, nawet więcej, tylko Ola, daj znać, jakie informacje Cię interesują, bo tych źródeł informacji w zależności od tego, co szukasz, to no, są różne. A ja w międzyczasie pokażę tutaj, jak się prezentuje miks energetyczny w 2012 roku w największych gospodarkach, czyli Europa, cała Chiny, United States i Stany Zjednoczone i co jest przewidywane w 2025 roku i chciałbym tutaj dodać też no, dosyć taką zabawną sytuację, mianowicie to, że kryzys energetyczny nie powstał teraz, kryzys energetyczny mamy już od wielu, wielu miesięcy i muszę wam powiedzieć, że ten kryzys powstał, jest właściwie bardzo mocno skorelowany z tym pędem szaleńczym w kierunku zeroemisyjności, a przede wszystkim CO2. I zobaczcie, co chcą zrobić tutaj, na przykład w Europie. W Europie chcą, to czerwone to są fossil fuels, czyli te takie no, brudne paliwa. 50% to jest clean base load, czyli na przykład gaz jest takim paliwem, który się uważa za w miarę czyste i zielone to są te odnawialne. Zauważcie, w 2025 roku spalanie brudnych paliw chcą ograniczyć o 28%, zmniejszyć też spalanie tego czystszego paliwa, na przykład gazu, i pójść w technologię odnawialną. Bardzo podobnie, zobaczcie, jest w Chinach. W Chiny mają, strasznie trują, 78% teraz mają udziału tej brudnej energii, chcą zejść do 60%, no i też bardzo mocno inwestują. Dlaczego ja to pokazuję? I zobaczcie tutaj, jak się w ogóle generuje energię. Zauważcie, że energia nuklearna to jest w Europie, to już na Europę patrzymy. Energia nuklearna 28%,
No i tutaj tak mamy równo dosyć porozkładane węgiel, hydro, gaz naturalny, trochę z solarów i z wiatru. Co zrobiła Unia Europejska? To znaczy tak, polityka była taka, ograniczamy gaz, ograniczamy ropę naftową, ograniczamy węgiel. Jak przyszedł problem energetyczny, właśnie ze względu na to, że na przykład w Chinach zaczęli sprawdzać emisję CO2, bo to było powodem problemu w Chinach, to się okazało, że nie ma tutaj czym generować energii. Więc Unia Europejska nagle wpadła na pomysł, że jednak tą nuklearną energię to oni będą traktować jako czystą energię. Pomysł został zapodany w styczniu tego roku i nie wiem, czy już został przegłosowany, czy nie, ale można to sprawdzić. I na kanwie tych ostatnich wydarzeń powiedzieli, że oni gaz chyba to też się zastanowią, żeby zakwalifikować jako czyste paliwo. Także widać, jakie to jest jeszcze wszystko niespójne. To są wszystko takie wizje dalekosiężne, które naprawdę będą bardzo dużo kosztowały i wysiłku, i pieniędzy. No i nie jest to takie proste po prostu powiedzieć, idziemy w czystość i tyle. Także tutaj bym tyle dodał. I Ola, widzę, że jeszcze nie napisała, co ona by chciała, także... Wiesz co, bo cześć. Chodzi mi o takie bardziej ogólne, ekonomiczne informacje, ponieważ ja nie wchodzę w swojej pracy aż tak dokładnie w szczegóły. Bardzo mnie ciekawi to, o czym opowiadasz, natomiast jakby nie potrzebuję tych danych tak bardzo dokładnie, ale ogólne takie ekonomiczne informacje, jeżeli masz jakieś fajne strony, które mógłbyś polecić na ten temat, bo każdy z nas, myślę, na własną rękę mnóstwo czegoś tam szuka, ale zawsze warto zapytać ekspertów. A co cię interesuje, powiedz, jakiego typu informacje, takie ogólne czy szczególne informacje? Nie, tym razem zapytałam o takie ogólne, ekonomiczne ogólne informacje, które mają wpływ na kondycję naszej gospodarki, tak? Na to właśnie, co się dzieje teraz przy okazji COVID-u, przy okazji wojny w Ukrainie. Skąd czerpać takie w miarę miarodajne informacje i spójne? Od razu powiem, wyłączyć wszystkie media głównego nurtu, bo tam jest szum. Tych nawet nie włączaliśmy. To super, to fajnie, bo wiecie co, bo portale internetowe, tak naprawdę przy całym szacunku do tego, co się dzieje w Ukrainie teraz, ja wiecie, pełnym sercem wspieram, bardzo się cieszę też, że Polacy podeszli w taki sposób, jak podeszli. Zobaczymy, jak dalej sobie z tym poradzimy, no ale generalnie to się takim otwartym sercem wykazaliśmy i to jest naprawdę wspaniałe. Natomiast jeżeli tak obiektywnie spojrzycie na informacje, które są serwowane, to są informacje, które mają za zadanie jedną rzecz. No, jest to mianowicie wzbudzenie pewnego typu emocji w ludziach. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tych typowych mediach będziemy mieli bardzo dużo informacji typu czeka nas zagłada nuklearna, wybuchnie zaraz elektrownia, tak jak w Czarnobylu. I to są rzeczy, które po prostu działają na emocje. Ja bardzo dużo płatnych raportów kupuję, drogich raportów, na przykład jednym z nich jest Katusa, tutaj dałem kilka rzeczy z Katusy właśnie, niesamowicie fajny, drogi serwis, ale fajny. Coś darmowego, jeżeli chciałabyś mieć dobrej jakości informacje i tutaj trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, żeby po prostu wyciągnąć coś z tego. I bardzo polecam patrzeć na to, co robią banki centralne. Jest to bardzo łatwe do monitorowania. Stopy procentowe, inflacja na przykład. To są rzeczy, które kształtują naszą gospodarkę i tutaj od razu mogę wpisać, to jest strona Trading Economics. Na tej stronie jest 20 milionów różnych wskaźników, jest tu po prostu wszystko. Jeżeli sobie wpiszesz na przykład tutaj, nie wiem, Polska, a Poland to musi być, i chciałabyś sobie sprawdzić inflację, stopy procentowe, nie wiem, bilans handlowy, co się dzieje, to tutaj po prostu masz wszystko. Na przykład wchodzimy sobie na stopy procentowe i macie wszystkie informacje. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, jaka jest inflacja, na przykład dostawca do was przychodzi i mówi, że ma 10% podwyżki i w Polsce to jest łatwo sprawdzić, ale na przykład z innego kraju, na przykład, nie wiem, ktoś kupuje od was tam z Niemiec i ty mu mówisz, a mam 10% podwyżki, to on wchodząc na taką stronę, wchodząc na prices, tutaj zobaczcie producer prices i on widzi za jednym kliknięciem, jaka u nas jest inflacja. W tym przypadku już mamy około 25%. To jest indeksowane. Więc Trading Economics jest bardzo, bardzo dobrym. Polecam też Bloomberga, coś takiego. Dostęp do Bloomberga takiego w miarę podstawowego, ale już dobrego, kosztuje około $30 miesięcznie.
bardzo fajne informacje są, można naprawdę dużo rzeczy takich no, przefiltrowanych mieć. Także te dwie strony, z czego darmowa Trading Economics, super strona, naprawdę, rewelacyjna jest. Dziękuję bardzo, o to chodziło. Super. Mhm. Jeszcze jakieś pytania są? Czy zrobimy ostatni bonusowy, czyli jak, co z tym dolarem i złotówką do dolara? Czy już nie macie siły na to? Mamy, jedziemy. Jedziecie? Jedziemy, Kamil? Były. Nawet słuchajcie, ktoś pytał o to, jak się kryptowaluty zachowują, czym byłem zdziwiony. Nie wiem, czy wiecie, że Ukraina, pewnie to słyszeliście, że Ukraina zbierała przelewy, bo systemy nie działały. Dużo Ukraińców tylko przez kryptowaluty, przez to, że mieli coś w portfelu, mogli po prostu przeżyć za granicą, bo nie mieli dostępu do swoich systemów bankowych. Jest to niesamowity trend. O tym nie będę mówił, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, i kryptowaluty to jest brzydkie słowo, alternatywnym systemem finansowym. Ale mówiłeś, tak? I akurat chyba w tym ważnym momencie cię zamroziło. A co mówiłem? A gdzie mnie zamroziło? Że ci, którzy mieli kryptowaluty i była chwila, i to jest bardzo ważne. Tak, dobrze. Ci, którzy mieli kryptowaluty, na przykład ludzie, którzy zostali odcięci od systemu finansowego, w Ukrainie nawet, jadąc na zachód, nie mając pieniędzy, mając kryptowaluty, tak naprawdę mogli normalnie żyć, mieć dostęp do funduszy. Jeżeli były zbierane pieniądze, datki dla Ukraińców też w kryptowalutach, i kryptowaluty to jest bardzo takie, niezbyt to się dobrze kojarzy, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tym nowym, niesamowicie silnym technologicznym trendzie, który naprawdę daje dużo wolności, który pozwala zarabiać pasywnie. Tu już nie mówimy o spekulacji, że coś kupię i myślę, że wzrośnie, tylko pasywny, normalny dochód po kilkanaście do kilkudziesięciu procent rocznie, to zapraszam do kontaktu ze mną, bo planuję tutaj z taką grupą ludzi, z którymi tworzymy Akademię Sztuk Pieniężnych, po prostu to rozpropagować. Uważam, że polskie społeczeństwo powinno w tym trendzie uczestniczyć. Teraz wracając do dolara. Jaka jest zasada i mechanika? Stopy procentowe do góry, waluta powinna się umacniać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak wy macie, wyobraźcie sobie swój budżet domowy, macie tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych i możecie za to dostać w dolarach na przykład 0,5%, tak jak teraz mają oprocentowanie, a z drugiej strony macie franka szwajcarskiego, też twarda waluta, gdzie macie ujemne oprocentowanie, czyli jak włożycie, to musicie jeszcze dopłacić bankowi. No to co robicie? Wiadomo, że franka konwertujecie do dolara, bo to też twarda waluta i wpłacacie na to 0,5%. Dlatego, że właśnie stopy procentowe są podniesione. I tak to działa. Po prostu duży kapitał idzie tam, gdzie jest zwrot. I co się tutaj... Zauważcie, że ten dolar amerykański takiej konsolidacji. Ja uważam, że na dolarze mamy najprawdopodobniej już wszystko w cenach. Tak naprawdę przy tam 8% czy 9% inflacji, nawet jak podniosą te stopy do 2%, to wciąż mamy rzeczywiste negatywne stopy procentowe, co oznacza, że i tak ludzie będą tracili. I takie powszechnie już znane informacje najprawdopodobniej już spowodowały, że te podwyżki stóp procentowych mamy w cenach. Dlatego ja uważam, że dolar amerykański nie powinien się już umacniać. Być może tam gdzieś podejdzie jeszcze jakieś tam, nie wiem, 2-3%, ale jeżeli by Fed, czyli rezerwa banku, znaczy Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, nagle powiedział, słuchajcie, dalej jedziemy z dodrukiem, będziemy jednak obniżać stopy procentowe, żeby zastymulować tą ekonomię, bo coś się znowu stało, bo na przykład rynki finansowe spadły, bo jakiś kryzys jest, to wtedy na dolarze będziemy mieli bardzo mocny zjazd, to na pewno. Także tutaj na dolarze widzę bardzo ograniczony potencjał, co będzie miało oczywiście wpływ na ceny surowców. I pokażę wam teraz tutaj złotówkę do dolara i na tym myślę tutaj chyba skończymy. Bo złotówka całkiem się fajnie trzyma. Każda taka świeca to jest jeden miesiąc, nie? To jest jeden miesiąc, tu jest jeden miesiąc. Zauważcie, mieliśmy bardzo duży wystrzał do 4,60, czyli no historyczne szczyty. Tutaj widzicie, to jest szczyt. I nasz prezes Glapiński
osoba, która decyduje o polityce monetarnej w Polsce, zobaczcie, że te podwyżki spowodowały, że ta złotówka bardzo fajnie skorygowała. Najgorzej mieli ci, którzy się tutaj spanikowali i często robimy takie ruchy, na przykład tak jak teraz na stali czy na innych surowcach, to są właśnie takie tego typu szczyty i my zazwyczaj wtedy już próbujemy, nie wiem, zapasy zrobić, kontrakty z dostawcami po tych wysokich cenach, wchodzimy, a się okazuje, że to był szczyt. Ja widzę na polskiej złotówce tutaj, myślę, że polska złotówka będzie sobie chodziła tam w zakresie między tam 4 zł, 4,20, się całkiem fajnie zachowuje i uważam, że rynek już wycenił to ryzyko, które mamy za granicami Polski. Jeżeli by się okazało jednak, że dalej jest jakiś, nie wiem, duży niepokój, jakaś rakieta rosyjska gdzieś zabłądziła, w Polsce spadła, no to wtedy możemy mieć tutaj wybicie tego i wtedy następny przystanek to gdzieś tam jest 4,80, nawet do 5,20, do 5,60 z tego co pamiętam, jak analizowałem. Także tutaj na polska złotówka naprawdę się nieźle trzyma i polska złotówka jest tania generalnie, jeżeli chodzi o do dolara. Także ja tutaj nie widzę bardzo dużego ryzyka, aczkolwiek znowu no, rynki mogą wszystko zrobić. I to będzie miało też oczywiście wpływ na ceny paliw i tego, co kupujemy, bo ropa po $120 plus złotówka tańsza, znaczy słabsza o 20%, no to mamy, wiecie, podwójnego kopniaka tutaj, nie? Więc myślę, że to się będzie stabilizowało. No wszystko zależy od tego, kiedy i czy się dogadają Rosja i Ukraina. Kamil, zadowolony jesteś z odpowiedzi, czy jeszcze masz pytania? Ja myślę, że Kamil będzie miał pytania na szkoleniu. Dobrze. Tak, jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Myślę, że tak jak Julia powiedziała, ale to jeszcze perspektywa czasu. Okej, super. Ja myślę, że na tym zakończymy. Czy tutaj ktoś jeszcze ma jakieś ostatnie jedno pytanie, albo jeżeli nie, to komentarz już od Julia zakończący nasze. Ja mam pytanie, słychać mnie? O, Kacper, cześć Kacper, jesteś, no, cześć. Dawaj. Słuchaj, Jaromir, ja mam pytanie następujące, bo obserwuję rynek i powiedz mi, nie wiem, czy ty pewnie też widzisz. Widzisz, coś się dzieje z tym Evergrande, tym deweloperem chińskim, bo ja widzę, jakby te tematy zostały zamiecione pod dywan. Ja się spodziewałem korekty na stali i że ten deweloper się położy, nie? I że coś się w końcu wydarzy i nastąpi korekta na surowcach. Ale wydaje mi się, jakby ten deweloper został zamieciony przy obecnych wydarzeniach światowych. Tak, tak. Wiesz co, on już został wcześniej zamieciony, dlatego że trzeba sobie... Evergrande, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest największy, chyba jeden z największych chyba Kacper, prawda? Deweloper. Tak, na rynku chińskim. Tak. Tak. No to jest taki po prostu gigant, który tam budował tysiące budynków, setki miliardów dolarów i tak dalej. No i trzeba wiedzieć, że to, co się stało w Chinach i takie no, prawie bankructwo tego dewelopera wynikało z regulacji chińskich. Rząd i nadzór tamtejszy wprowadzili regulacje, które po prostu nie pozwalały się tak lewarować i wiadomo było, że firmy typu Evergrande, czyli tacy deweloperzy, będą mieli problemy. Wiem, że wpompowane zostały 150 miliardów chyba juanów, z tego co pamiętam, takiego zastrzyku finansowego i że Evergrande zaczął obsługiwać swoje zadłużenie, ale tutaj uwaga, tylko dla Chińczyków. Wszyscy wierzyciele z zagranicy dolarowi po prostu zostali pominięci. To im pozwoliło złapać trochę tej płynności i ja myślę, że oni po prostu będą wspomagani, bo to nie jest podmiot, który po prostu, na który można było sobie pozwolić, żeby on upadł, a przynajmniej nie teraz, takie jest moje zdanie. Także ja myślę, że o tym już nie będziemy za dużo słyszeli, chyba że po prostu naprawdę zbankrutują totalnie, no to wtedy może się stanie to, o czym mówiłeś, Kacper. Dobra, to było ostatnie pytanie. Julia, słowo końcowe z twojej strony. Tak. Tak, drodzy Państwo, tak jak wspominałam na samym początku, nagranie będzie udostępnione na kanale na YouTubie w Akademii Kupca, na kanale Akademii Kupca. Myślę, że w przeciągu tygodnia od dzisiaj. Oczywiście dostaniecie Państwo informacje newsletterem, jak już będzie dostępne, ale zachęcam też do subskrybowania naszego kanału. Na kanale też dodałam w międzyczasie film, o którym wspominał Jaromir, także zachęcam dzisiaj wieczorem do oglądania. I jedno słowo jeszcze ode mnie. Oczywiście dostaniecie Państwo po
webinarze, chociaż myślę, że dostaliście jakieś 9 minut temu, maila z Akademii Kupca z małą niespodzianką. Także zachęcam do otwarcia tego maila. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Wspaniała widownia, wspaniała dyskusja. I mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Nie wiem, co my mamy kolejne, Jaromir. Euro tam będzie euro. Trochę. Więcej. Euro. Tak. I też opowiem też wtedy trochę o tym, jak zarządzać ryzykiem dostawców, bo to jest teraz bardzo ważne. Jeżeli macie dostawców, sprawdźcie, jaką mają strukturę długu i pamiętajcie, że no, taka standardowa analiza, którą się robi zazwyczaj, czyli na przykład raporty DNB, ona daje perspektywę przeszłości. Natomiast w tej sytuacji, kiedy może być dużo problemów płynnościowych, ważne jest, żeby spojrzeć na coś, czego się nie da zmanipulować w sprawozdaniu i żeby mieć po prostu sytuację na tu i teraz. Myślę, że to jest niesamowicie ważne teraz i często pomijane. Także to było słowo końcowe z mojej strony. Bardzo wszystkim dziękuję. Julia, tobie dziękuję za przeprowadzenie spotkania i trzymajcie się. Niech te rynki się uspokoją i niech ten konflikt się zgasi. Także bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki. Dzięki. Cześć. Hej, hej. Do widzenia.